Zapraszamy na spotkanie z tajemnicami historii w Radiu Katowice. Razem ze mną Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. A o czym dziś? Jest symbolem władzy, jednym z najpowszechniejszych. Wykonana najczęściej ze złota lub innych szlachetnych metali, bogato zdobiona cennymi kamieniami, może być otwarta lub zamknięta. Korona. Choć korona, pani Uszulo, to tylko jeden z symboli władzy spośród kilku, ale właśnie uważana za najważniejszy. Tak, to jest numer jeden, jeżeli chodzi o symbol władcy, numer dwa berło, numer trzy jabłko. Czasami jabłko jest na równi stawiane z pierścieniem koronacyjnym, czyli. Takie cztery główne tej resztki to moglibyśmy wymieniać przez pół programu. Długo. I o tych pozostałych insygniach więcej opowiemy w suplemencie, który będzie do obejrzenia i posłuchania tylko na kanałach społecznościowych Radia Katowice i na naszej stronie www.radio.katowice.pl. Natomiast korona, on dziś w czasach starożytnych była po prostu wieńcem laurowym. Dopiero później przybrała taką postać, z jakiej teraz ją znamy. No i zresztą po łacinie korona znaczy wieniec. wieniec. Taki był początek. Tak. Pisane dokładnie tak, jak się pisze teraz, zamiast K. C. C. Mhm. Czyli korona wieniec. Znajdziemy ją w kulturze egipskiej, znajdziemy ją w kulturze babilońskiej. Dla nas najistotniejsza jest kultura perska, bo właśnie przejęliśmy koronę z Persji, przejęło ją Bizancjum i już w tej formie, którą znamy, to jest korona bizantyjska, a w zasadzie papieska, bo papieże nosili koronę do 1964 roku. Jest wiele niezwykłych, interesujących z zdobionych bardzo bogato koron. My państwu chcemy opowiedzieć tylko o wybranych. Zaczniemy od korony polskiej. korona otrzymał z rąk cesarza Ottona Bolesław Chrobry na koronację, ale korona polska, którą znamy i o którym chcemy powiedzieć, tak naprawdę nie jest tą właśnie koroną. To znaczy nie jest to korona polska, ta o którą pani ma na myśli, jest to korona Przyporządkowana Bolesławowi Chrobremu. No i właśnie Czyli na pamiątkę tej korony. Nazwano ją Bolesława Chrobrego. Jak wiemy, Bolesław Chrobry koronował się w 1025 roku. roku, nie swoją yy, koroną. koroną. Mm -hmm. yy, natomiast na pamiątkę pierwszej koronacji stworzono 300 lat. Później koronę dla Władysława, który, Łokietka. dla Władysława Łokietka, który ten największy łgarz polski Jan Długosz przypisał Bolesławowi Chrobremu. To znaczy historycy twierdzą, że ta korona Łokietka została nazwana koroną Chrobrego właśnie na pamiątkę tej pierwszej koronacji. No, ale jak już Dzięki Długoszowi. Tak, natomiast tak jak mówiłyśmy, no nie jest to stricte ta korona, którą był koronowany Chrobry. To była korona Chrobrego otrzymana z rąk cesarza. I korona Bolesława Chrobrego jest dla nas bardzo istotna, bo to jest korona polskich królów, ale też drugi aspekt, była to w owym czasie obok korony świętego Wacława, która istnieje do dzisiaj, ta nasza niestety nie, nie istnieje. Podobno najwspanialsza korona Europy była wykonana ze złota i zdobiło ją 474 kamienie szlachetne. Co to były? Przede wszystkim szmaragdy. Do tych szmaragdów wrócimy jeszcze wyjątkowej czystości. Były to rubiny i były to szafiry. W tym znajdował się rubin, o którym której, o którym się mówi, że albo miał sto, między 180 a 230 karatów. Największy znany rubin jest w koronie świętego Wacława, on ma 350, czyli jeżeli ten nasz był tak wspaniały, to możemy sobie wyobrazić, jaka wartość była tej korony. Korona, która w Polsce od momentu wykonania nie została długo, bo raptem koronowano nią na początku dwóch przedstawicieli dynastii piastów. Jak pani redaktor wspomniała, Łokietka, Łokietka? i drugiego Kazimierza, Kazimierza Wielkiego. I cóż się z nią stało? Ludwik Węgierski wywiózł ją na Węgry, i jako trzeci koronował się tym arcydziełem sztuki złotniczej. No potem historia wiadomo jak się potoczyła. W każdym razie Jadwiga Andegawenka która jechała na ślub z Jagiełłą z Władysławem Jagiełłą. w ramach negocjacji zwrócić koronę Polską. Polsce, bo to był y punkt traktatu symbol władzy jak symbol już symbol władzy prawda? i ona tej korony w efekcie ze sobą nie przywiozła podobno przywiózł ją Wilhelm ze sobą jak się zakradł do Krakowa No ale to są niepotwierdzone to fakty są natomiast, niepotwierdzone fakty Co się stało z tą koroną polską bo jak już mówiłyśmy nie przetrwała do dzisiejszych nie czasów Nie, przetrwała, do Polski wróciła mm, po koronacji Jagieły no i koronowani nią byli Kolejni królowie, aż nastał ten nieszczęsny XVIII wiek, i w 1785. 1795. 1795. Tę koronę ukradziono, ukradły ją wojska pruskie, zawożąc cesarzowi Wilhelmowi. Zresztą kradzież tej korony to mógł być wspaniały thriller y, historyczny sam w tak. sobie. No i cóż no, się stało z koroną? I Wilhelm miał to dzieło sztuki u siebie i parę lat później, bo minęło troszkę więcej niż y, 10 lat, będąc w kłopotach finansowych będąc ogromnych, w kłopotach finansowych, to jest już rok 1809, wojny napoleońskie trwają, przetopił tą koronę i podobno Jedna wersja mówi, że przerobił ją na dukaty, kazał bić dukaty, a druga kazał bić złote medale dla swojej generalicji z tego. No, ale zostały kamienie. Korona jest dziś w centrum naszego zainteresowania. Korona jako symbol władzy. Mówiłyśmy już o koronie polskiej, która nazywana też była koroną Bolesława Chrobrego, na pamiątkę tej pierwszej koronacji. Korona ta nie przetrwała do naszych czasów, jak już mówiłyśmy, ale jeszcze była jedna korona. Tak. Wracając do Chrobrego, kamienie zostały. Jako pamiątka, I Jako pamiątka. Wilhelm je rozdawał na prawo i lewo, i dzisiaj z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, są szmaragdy z tej korony w Wielkiej Przetrwały. Brytanii, mm -hmm. w słynnym szmaragdowym naszyjniku księżnej Aleksandry, którą królowa brytyjska podarowała Dajanie. Natomiast Dowodów nie ma, ale miło jest pomyśleć, że tak Miło jest pomyśleć i wszystko na, na ten to wskazuje. Druga korona. Druga korona to jest ta, zwa, ta tak zwana korona polska. I tutaj korona Stricte Polska nazywała się Chrobrego, a korona niepolska <grywa> nazywa Polska, się Koroną Polską. Dlaczego, skąd pochodzi? No Została wykonana w Rosji dla córki Piotra Wielkiego i Katarzyny I, pierwszej, pierwszej koronowanej carycy. To była yy, jej matka, ponieważ panie się nienawidziły, miały ze sobą liczne zatargi. Anna uparła się, że ona nie będzie nosiła tej korony po carycy Katarzynie I i wykonano dla niej tenże klejnot. On jest taki bardzo charakterystyczny, bo on się składa z takich dwóch połówek, jak gdyby takich pół hełmów. Korona, która w tej chwili jest do obejrzenia, nazywa się Koroną Polską. Dlaczego? Bo w no momencie jak podzielono Polskę i Polska przypadła w części yy, Rosji, Imperium Rosyjskiemu, to wtedy carowie przywozili tą koronę do Polski i się nią koronowali na królów polskich. Ona przez jakiś czas była na zamku królewskim w A Teraz można ją w Moskwie a Teraz w Ałmaznej, foń Aumazny font to jest to miejsce jej przechowywania. I takie to były dzieje dwóch koron polskich. polskich. Ale to nie koron. jedyne korony, o jakich chcemy Państwu powiedzieć. To są te najbliższe naszemu sercu. Tak jest. Korona brytyjska jeszcze nas teraz interesuje, choć oczywiście można by o wielu innych koronach opowiadać. Korona brytyjska wykonana w 1937 roku, bardzo um, pięknie zdobiona niezwykle cennymi kamieniami. Tak. Przy czym korona brytyjska. To jest oficjalna korona państwowa, bo król czy królowa tych koron mieli bardzo dużo. Wykonana to była dla VI. Brytyjską nie koronuje się królów. To Ją się nosi na specjalne, na specjalne okazje. Na przykład regularnie na otwarcie sesji parlamentu, królową brytyjską, można widzieć właśnie w tej koronie. Jakaż to korona? E, chyba najbardziej złodziejska. <grym> podobno, jeżeli chodzi o kamienie. Jeżeli chodzi zdobione. o kamienie, bo większość tych kamieni w to są kamienie kradzione albo w bardzo podejrzany sposób wylądowały właśnie w tym y, klejnocie. Jakie są hmm, najcenniejsze z nich? Ona jest. Najcenniejszym z nich jest tak zwana albo Gwiazda Południa, albo Mała Gwiazda Południa, albo Kulinan 2. Kamień, brylant 317 yy, karatów. I się pani tu nie, nie pomyliła. Nie jest to największy y, brylant O jaki największym jest. powiemy Państwu w suplemencie, opowiadając o pozostałych insygniach władzy, ale także wrócimy jeszcze do koron i wtedy powiemy o tym największym. No prócz tego ma drobiazg y, 2868 y, diamentów. Nie brylantów, tylko diamentów, bo one mają szlif. Y, rozetowy nie mają tego pełnego szlifu brylantowego, ale to nie jest najistotniejsze w tej koronie, najistotniejszy w tej koronie jest obok tej gwiazdy południa tak zwany szafir Stuartów, kamień, który też ma y, wielkość niepodłom 104 karaty. Kiedyś miał więcej, ale na potrzeby tej korony został przeszlifowany. No i ma bardzo dramatyczną historię. To jest historia na cały program. Należał, jak sama, na, jak sama nazwa wskazuje, do rodziny Stuartów i dostał się w ręce rodziny brytyjskiej. No i tak zwany Rubin Czarnego Księcia, ten jest najbardziej dramatycznie dramatyczną historię ma za sobą, kiedyś należał do księcia Granady, do emira Granady zamordowanego, przeszedł w ręce Ferdynanda II. I różną koleją losów dostał się właśnie do tej korony, chociaż ten Rubin jest spinelem, o czym wiemy od niedawna. Mam nadzieję, że historie burzliwe tych kamieni opowiemy Państwu w innym odcinku naszego cyklu. Ta korona przechowywana jest w tower, jak już wspominałam, o innych insydniach władzy i o innych koronach, między innymi o koronie pachlawich albo o koronie, która jest zrobiona, zdobiona piórami. Powiemy Państwu w suplemencie dostępnym tylko na www.radio.katowice.pl i w naszych mediach społecznościowych. Na zakończenie tej części naszego spotkania chcemy Państwu polecić lekturę. Nie jest ona stricte o insygniach władzy, ale dotyczy władców, dotyczy królów. No, jak korona to król, <laughs> prawda? I tutaj mamy książkę. Trzej królowie, Tajemnica Mędrców Wschodu, znakomicie napisana książka pana y, Romana y, Zająca o trzech postaciach zwanych królami, o których mówi tylko jedna Ewangelia, i o których w, w tej Ewangelii jest aż. Albo tylko 12 linijek, i wokół tych 12 linijek narosły różne opowiadania, legendy. W tym również mamy element yy, korony. Zresztą, jak widzimy na okładce, na okładce tak jest. jest tam jeden z królów. Nie potwierdzam, w, w bo państwo. Koronie. Może nie wszyscy widzą okładkę, ale tak jest. Jeden ale książka jest wspaniała, bo śledzi nam losy. Tych trzech Mędrców, najbardziej tak. tajemniczych postaci. I najbardziej i, chyba i, znanych. I najbardziej chyba znanych. Zatem, drodzy Państwo, teraz tyle o koronach, wybranych koronach niezwykle cennych, pięknych i ważnych także dla naszej polskiej historii. Zapraszamy Państwa do wysłuchania suplementu, gdzie będzie o berłach, jeszcze o koronach i co nieco o innych insygniach władzy. Teraz dziękuję już bardzo, Urszula Pawlik była moim Państwa gościem. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Agnieszka Strzemieńska. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na kolejne spotkania z tajemnicami historii w Radiu Katowice. Radio Katowice.